Witam wszystkich ponownie, Marek Wysocki, podcast wideo Planszolandia, co nieco o grach planszowych. 21. odsłona podcastu wideo. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym wszystkich zaprosić do tajemniczej, płynącej bogactwem krainy zwanej Valdora. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Valdora to kolejna pozycja Michaela Schachta, niemieckiego projektanta. Gra zaliczana do gatunku gier strategicznych, umożliwia rozgrywkę od 3 do 5 graczy. Do stołu powinni zasiąść gracze w wieku od 10 lat. Rozgrywka jest dosyć szybka, bo zajmuje około 60 minut. Wydawcą tej gry jest Abacus Spiel. Gra przede wszystkim przenosi nas do tajemniczej krainy zwanej Valdora. Do tej krainy przybywają poszukiwacze w celu zdobycia bogactwa. Kraina ta słynie z dużych złóż kamieni szlachetnych, a także srebra. Poszukiwacze ci gromadzą ekwipunek, później wykupują kontrakty u swoich patronów i realizują je, zbierając kamienie. Gracz, który wykona tą pracę najlepiej, zbierze najwięcej kamieni i wymieni je na kontrakty, wygrywa rywalizację. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam wszystkich, pokażę jak grać i powiem kilka słów na temat tej pozycji. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tradycyjnie przyjrzyjmy się zawartości pudełka Valdory. W pudełku znajdziemy planszę, która przedstawia baśniową krainę Valdora, Dolinę Valdora. W tej dolinie znajdziemy 5 miast połączonych ze sobą siecią dróg. Na tych drogach możemy znaleźć miejsca, w których będą złoża kamieni. Także tu są miejsca, gdzie umiejscowieni są patroni. Patroni, którzy będą namawiali nas do tego, żebyśmy dostarczali im określone kamienie. Także na planszy mamy 3 miejsca, w których możemy zaopatrywać się w srebrne monety. Są to kopalnie, a także są porty. Porty z 2 łódkami, gdzie możemy zaopatrywać się w 2 kamienie, a także 2 miejsca po jednej łódce. Tutaj będziemy mogli korzystać z kamieni zgromadzonych bezpośrednio na polanie. W naszych miastach można będzie zdobywać, w miastach oznaczonych plecakiem będzie można zdobywać ekwipunek, z kolei w miastach z książką będzie można zdobywać kontrakty. W zestawie znajdziemy 5 pionków dla każdego z gracza w 5 kolorach. W Valdorze poszukiwacze skarbów szukają szlachetnych kamieni, więc znajdziemy w zestawie kilka rodzajów kamieni. Czerwone to są rubiny, znajdziemy szafiry, ametysty, szmaragdy, a także żółte przedstawiające sztuki złota. Tych wszystkich kamieni jest w sumie 78. Główną walutą, która występuje w Valdorze, to są srebrne monety. Mamy tutaj planszę rzemieślników, wokół której umieszczamy żetony rzemieślników. Żetony rzemieślników swoimi kolorami odpowiadają wszystkim kamieniom, a także siwy odpowiada kolorowi monet. Zestaw zawiera także warsztaty rzemieślników. Jeżeli zgromadzimy określoną liczbę rzemieślników, mamy możliwość uzyskania bezpośrednio warsztatu, który daje nam dodatkowe punkty podczas rozgrywki. W pudełku znajdziemy 13 żetonów premii po 10 punktów. Niecodzienny element stanowią takie drewniane postumenty, które przedstawiają nam otwarte księgi. Na tych postumentach będziemy kładli karty. Ten postument będzie pełnił rolę księgi, otwartej księgi, na której będzie można wyszukiwać potrzebny nam ekwipunek. A także będzie można znaleźć kontrakt, który będziemy chcieli zrealizować u naszego patrona. Każdy gracz zaczyna swoją rozgrywkę z kartą poszukiwacza, a także pierwszą kartą ekwipunku, talerzem do wypłukiwania złota. Takich zestawów mamy 5 w każdym kolorze gracza. Każdy poszukiwacz może mieć 7 rodzajów ekwipunku. Ten ekwipunek nie może się powtórzyć. Każdy z nich musi być innego rodzaju.
Karty ekwipunku powinny być układane po lewej stronie od naszego poszukiwacza. Na kartach ekwipunku znajdziemy plecaki, na których namalowane są kolory kamieni. Informuje nas to, że w tym wypadku możemy za pomocą tego ekwipunku gromadzić kamienie określonego koloru, czyli zielony do zielonego, niebieskie do niebieskiego. Jest także informacja szarfa, taka złota, informująca nam o tym, że za ten ekwipunek musimy zapłacić po prostu złotem. W przypadku powozu lub też konia jest informacja, że musimy w tym wypadku zapłacić określoną liczbę monet, w tym wypadku 3 monety, żeby wziąć dowolny kamień na wóz i załadować ten wóz. Każda karta umożliwia załadowanie jednego rodzaju kamienia szlachetnego. W zestawie znajdziemy także 7 rodzajów kontraktów. Kontrakty, które odpowiadają naszym kamieniom szlachetnym, a także monetom złota i monetą srebra i kryształką złota. Te kontrakty będą realizowane podczas gry i za nie będziemy uzyskiwali punkty. Kontrakty powinny znajdować się po prawej stronie poszukiwacza. Pamiętajmy, że zgodnie z informacją na karcie mogą być tylko 3 aktywne kontrakty. Jeżeli gracz zgromadził odpowiedni ekwipunek, zdobył oczywiście określone zdobycze kamieni szlachetnych, to może wykupić kontrakt i może ewentualnie taki kontrakt zrealizować. Mamy różnego rodzaju kontrakty. Tak jak pokazywałem, mamy 7 kontraktów. Przede wszystkim, co taka karta nam mówi? Przede wszystkim informacja wstęga, srebrna wstęga, mówi, że taki kontrakt możemy kupić tylko i wyłącznie za srebrną monetę. Mamy na karcie mamy także herb patrona, który jest na planszy. Mamy herb patrona na planszy i na karcie. Jeżeli gracz zgromadził określony ekwipunek, zgromadził bezpośrednio złoże kamień złota i ma taki kontrakt, może ewentualnie dotrzeć do tego miejsca i ten kontrakt zrealizować za pomocą kontraktu. Uzyskuje w tym momencie 3 punkty. W pudełku znajdziemy także kartę pomocy informującą, ile jest narzędzi, ile jest kontraktów, czyli każdy gracz będzie mógł sobie kontrolować grę, a także po drugiej stronie mamy informacje odnośnie punktów. W zestawie znajdziemy także czarny worek, do którego wrzucamy wszystkie kryształy. On pozwoli nam losować bezpośrednio nasze kryształy na planszy. Pokazujemy, jak wyglądają elementy. Teraz skoncentrujmy się na rozgrywce. Zanim pokażę możliwości, jakie daje rozgrywka, przygotowujmy tak zwane ustawienie startowe. Na początku powinniśmy ustawić postumenty w 4 miastach. Kartę ekwipunku należy podzielić według ramki, która znajduje się na karcie. Jedna ramka jest ciemniejsza, druga jest w zasadzie przezroczysta. W ten sposób powstają 2 zestawy po 18 kart. Jeżeli karty zostały posegregowane, należy je umieścić na postumentach po 2 przeciwległych stronach. Popatrzmy, pod postumentem znajduje się wizerunek bezpośrednio ekwipunku, więc tu należy po jednej stronie po lewej stronie umieścić, a także po drugiej stronie, po stronie lewej, także umieścić kartę. Podobnie sytuacja wygląda z kontraktami. Tych kontraktów jest 27, z kolei troszeczkę więcej. Też należy umieścić je bezpośrednio na postumentach po lewej stronie na 2 przeciwległych postumentach na naszych księgach. Bezpośrednio wszystkie kamienie szlachetne znajdują się, powinny znajdować się w woreczku i w tym momencie losowo powinniśmy wyciągać po 6 kamieni i umieszczać je w wyznaczonych miejscach na drodze. Tych miejsc na drodze jest dosyć sporo, więc należy w każdym takim miejscu losowo z woreczka wyciągnąć 6 kamieni. Po rozłożeniu kamieni wszystkie pionki gracza, jeżeli to jest gra pięcioosobowa, trafiają do centralnego miasta Waldory. Obok planszy umieszczamy oczywiście punkty premii, także kartę informacyjną, żeby wszyscy mieli ją w zasięgu ręki.
Obok planszy także umieszcza się warsztaty rzemieślników, żeby gracze wiedzieli, jaka jest możliwość zdobywania punktów. Obok planszy ustawiamy planszę z rzemieślnikami oraz rozstawiamy wszystkich rzemieślników. Gracze rozpoczynają swoją grę z poszukiwaczem, z tym, że karta poszukiwacza ma dwie strony, dosyć charakterystyczne. Zaczynają bez żywności, czyli z okruchami. Po drugiej stronie jest chleb, czyli zaznacza to, że ma żywność. Na tej karcie także jest informacja, taka podpowiedź, że gracz nie może mieć więcej jak 3 czynne kontrakty, a także nie więcej jak 6 monet. Oczywiście zaczyna gracz z jedną kartą ekwipunku, tu jest talerz do wypłukiwania złota. Obok planszy umieszcza się wszystkie monety, czyli to będzie tworzyło bank. Gracze wybierają dowolnie gracza rozpoczynającego i tak, pierwszy gracz zyskuje jedną monetę, drugi gracz dwie monety, trzeci gracz trzy monety i tak dalej w zależności od liczby graczy. Tak wygląda ustawienie startowe do Waldory i teraz skoncentrujmy się na tym, co daje sama rozrywka, czyli bezpośrednio na akcjach. Rozrywka odbywa się zgodnie ze wskazówkami zegara. Gracze po kolei wykonują ruchy. Gracz musi przesunąć swój pionek, dokonać ruchu, a później wykonać akcję. Gracz ma możliwość poruszania się od miasta do miasta po określonych drogach. Jeżeli ma dużo możliwości, jeżeli porusza się, nie ma to ograniczenia, gracz może poruszać się bezpośrednio od miasta do miasta, dlatego też, że gracze rozpoczynają swoją rozrywkę bez żywności. Jeżeli gracz by posiadał żywność, czyli byłby to strona poszukiwacza po drugiej stronie, to automatycznie może w tym momencie mijać miasto i przechodzić przez miasto. Jeżeli nie ma jedzenia, to sytuacja wygląda w ten sposób, że musi swój ruch zakończyć od miasta do miasta. Zaczynając od miasta centralnego, dowolny gracz może ewentualnie skończyć ruch w dowolnym złożu, może zakończyć ruch bezpośrednio u patrona, czy też ewentualnie może zakończyć ruch w kopalni. Jeżeli gracz zakończył swój ruch na określonym złożu, może wziąć z tego złoża kryształ pod warunkiem, że ma do tego ekwipunek. Popatrzmy, gracz zielony zaczynał oczywiście tak jak każdy z talerzem do wypłukiwania złota, więc może w tym wypadku z tego złoża pobrać złoto. I to jest koniec jego kolejki. Gracz, poruszając się z miasta, może także zakończyć swój ruch bezpośrednio w kopalni. Jeżeli zakończył taki ruch w kopalni, to automatycznie może w tym wypadku w kopalni uzupełnić monety srebra. Jeżeli ma tych monet mniej niż 6, uzupełnia do 6. Jeżeli nie ma ich w ogóle, w tym wypadku bierze 6. Pamiętajmy, że zgodnie z informacją na karcie nie może mieć więcej jak 6 monet. Jeżeli swój gracz wykonuje ruch i spotka się z innym graczem w danym złożu, to zanim wykona swoją akcję, czyli pobierze bezpośrednio dany kryształ, musi temu graczowi zapłacić jedną monetę, dlatego że stanął na tym samym miejscu. Jeżeli gracz zielony pozyskał już złoto, a ma także srebro, może dalej kontynuować rozwijanie swojego ekwipunku i kupowanie kontraktów. Jeżeli gracz zielony znalazł się w mieście, w którym są kontrakty, może w tym momencie taki kontrakt nabyć. Sytuacja wygląda w ten sposób, że ma taką możliwość, żeby pierwszą kartę, która się znajduje na tej księdze, odwrócić za darmo. Kontrakt kosztuje go jedną monetę, aczkolwiek jeżeli ten kontrakt nie odpowiada jego wymaganiom, może przekręcać te strony księgi, ale każde przekręcenie kosztuje go jedną monetę, czyli jedna moneta, dwie monety i w tym wypadku bierze do siebie kontrakt dla patrona czerwonego, czyli do rubinów i płaci w tym wypadku 3 monety. Ta operacja będzie kosztowała 3 monety. Gracz może przekręcać w prawo bądź w lewo, przekręcać tyle razy, ile ma monet, plus zakup kontraktu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku z ekwipunku. Jeżeli dany gracz trafi bezpośrednio do miasta, w którym znajduje się ekwipunek, to automatycznie, zgodnie z informacją na karcie, za ekwipunek musi zapłacić jeden kryształ złota.
to złoto wędruje na polany. Aczkolwiek, zgodnie z zasadą, może także jedną kartę przewrócić za darmo, a także za każde inne przewracanie karty musi zapłacić. Jeżeli dany gracz, czyli w tym wypadku żółty, nie ma jedzenia, a chciałby minąć miasto, nie realizując z nim żadnego kontraktu bądź też wyposażenia, to automatycznie wtedy deklaruje taką gotowość zdobycia pożywienia, wchodzi do miasta i automatycznie jego karta zostaje odwracana na stronę z pożywieniem. Ta karta daje mu takie możliwości, że w następnej kolejce będzie mógł ewentualnie przejść przez miasto bez zatrzymywania się, z tym, że jeżeli przejdzie przez takie miasto, karta z powrotem wraca na stronę brak żywności. Jeżeli gracz zielony zakończył swój ruch bezpośrednio na złożu, może z tego złoża wziąć określony kamień, który odpowiada jego ekwipunkowi. Zobaczmy. Nasz poszukiwacz zielony, oprócz standardowego wyposażenia, czyli miski, posiada także wóz, kilof i lunetę, czyli umożliwia mu to zebranie różnego rodzaju kamieni. I tak, jeżeli gracz dobrze zoptymalizował ruch, może przy jednym zatrzymaniu przy złożu może zabrać kamień złota, kamień rubinu, kamień niebieski, a także może załadować wóz, musi zapłacić 3 monety i w tym momencie może zabrać dowolny kamień, czyli może na przykład sobie wziąć albo niebieski, albo żółty, jeżeli to wpisuje się w jego strategię. Gracz w swojej kolejce może zrealizować kontrakty. Jeżeli posiada ekwipunek, który jest wypełniony kamieniami, to w tym momencie i wcześniej oczywiście nabył kontrakty w odpowiednich księgach, może udać się do patrona i ten kontrakt zrealizować. Jeżeli gracz w tym wypadku dla przykładu miałby 2 takie same kontrakty i posiadałby w swoim ekwipunku 2 rubiny, mógłby za jednym zamachem zrealizować bezpośrednio 2 kontrakty. W celu zrealizowania kontraktu gracz musi swoim poszukiwaczem udać się do miejsca zgodnym z kartą swojego zlecenia, czy też kontraktu i w tym momencie zgodnie z ekwipunkiem oddaje rubin. Ten rubin przekazywany jest bezpośrednio na polanę, a kontrakt, zlecenie poszukiwacza jest uznawane jako zrealizowane i podkłada się go bezpośrednio pod kartę poszukiwacza. Z planszy rzemieślników gracz otrzymuje jednego czerwonego rzemieślnika. Rzemieślnik umieszczany jest w polu gracza. I teraz co się dzieje? Jeżeli gracz zielony, poszukiwacz zielony zrealizuje kolejny kontrakt czerwony, dostanie znowu rzemieślnika i wtedy będzie mógł otworzyć warsztat. Na warsztatach mamy liczbę rzemieślników, w tym momencie jest 2 i gracz, jeżeli będzie miał już warsztat i będzie realizował kolejny kontrakt bezpośrednio dla czerwonego patrona, w tym momencie będzie dostawał już premię w wysokości 10 punktów. Jeżeli gracz ma odpowiedni ekwipunek i zgromadził różnego rodzaju kamienie szlachetne, a ma także kontrakt, który jest dosyć duży, bo zawiera 15 punktów, może go zrealizować u swojego patrona. Przybywa oczywiście do miejsca patrona zgodnie z kartą i w tym wypadku oddawane są, zgodnie z kontraktem, oddawane są 3 kamienie szlachetne, wędrują bezpośrednio na polanę. Kontrakt jest realizowany, czyli podkładany bezpośrednio pod naszego poszukiwacza i gracz dostaje oczywiście odpowiedniego rzemieślnika. Sukcesywnie podczas gry polana w mieście Waldora będzie się zapełniać. Raz z kontraktów, które będą realizowane, drugi raz za ekwipunek, czyli będą tu pojawiały się kryształki złota za ekwipunek, za które gracze będą płacili. Tą sytuację można wykorzystać. Jeżeli gracz pojawi się w porcie, tu gdzie znajdują się 2 łódki, to w tym wypadku może wybrać 2 dowolne kryształy, oczywiście zgodne z jego ekwipunkiem. W mieście, jeżeli pojawi się w mieście, znajduje się jedna łódka, może pobrać 1 kryształ dowolny i podobnie po drugiej stronie też znajduje się jedna łódka, też może wybrać 1 kryształ bezpośrednio z polany. Gra kończy się, kiedy przy naszych rzemieślnikach zostanie tylko jeden rodzaj rzemieślników.
Kiedy zostanie tylko jeden żeton rzemieślników, należy podsumować wszystkie punkty. Przede wszystkim sumujemy nasze kontrakty spod naszego poszukiwacza. To jest pierwsza sprawa. Sumowane są także punkty za rzemieślników. Jeżeli mamy jakieś jeszcze niezrealizowane kryształy, za każdy taki kryształ dostajemy po jednym punkcie. Oczywiście doliczamy żetony premii. Jeżeli nam się udało zebrać rzemieślników różnego rodzaju, 2, 3, 4, 5, to za każdego rzemieślnika dostajemy 10 punktów. Suma tych wszystkich składników daje nam punkty. Gracz, który ma najwięcej punktów, wygrywa. Jeżeli gracze remisują, w tym momencie rozstrzygana jest kwestia jeżeli pieniędzy. Jeżeli gracz ma więcej pieniędzy, po prostu wygrywa. Zobaczyliście, jak wygląda Waldora. Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tej pozycji. Przede wszystkim wykonanie. Wykonanie jest bardzo ładne, bardzo estetyczne, bardzo czytelne. Myślę, że najbardziej wymagający gracze, którzy szukają tego klimatu w tej grze, znajdą właśnie w Waldorze. Wszystkie te elementy zostały tak dobrane, że gra naprawdę trzyma klimat, a wykonanie wszystkich elementów jest bardzo ładne. To przede wszystkim. Druga sprawa, jeżeli chodzi o mechanikę. Gra jest dosyć lekka, to jest taka strategia, bym powiedział, familijna, ale mimo wszystko daje dużo możliwości uzyskiwania punktów i prowadzi do dużo dróg do zwycięstwa. Gra wymaga od gracza przede wszystkim zorientowania, co się dzieje podczas rozgrywki. Musimy kontrolować, co się dzieje z kamieniami, ile ich jest. Dosyć ważną informacją jest ta karta pomocy, która informuje, ile mamy kontraktów, ile kontraktów jest. Musimy orientować się, które kontrakty zostały realizowane, którzy rzemieślnicy zostali już wzięci. Także tutaj wymaga od gracza pełnej kontroli. Druga sprawa wymaga od gracza jakby dobrego wykorzystania tur. Gracz, który będzie ładował po jednym kamieniu w każdej turze, no niestety może się okazać, że nie dogoni przeciwników. Trzeba dosyć efektywnie zbierać ekwipunek, gromadzić kamienie i później realizować te kontrakty. Także gra daje taką możliwość myślenia strategicznego, ale takiego bardzo lekkiego. Gra jest dosyć losowa, można powiedzieć, ale myślę, że to jest w tym wypadku to jest dobry atut, bo rozkład kamieni, przede wszystkim losowanie ekwipunku czy kontraktów z tych ksiąg powoduje, że gracz musi optymalizować swoje działania co do przede wszystkim pozyskiwania złota czy pozyskiwania srebra, czyli ten element też musi bardzo mocno kontrolować i musi optymalnie wykorzystywać swoje zasoby. Tą grę tak w skali na 10 oceniłbym ją na 8. Gra jest, myślę, że godna uwagi, wręcz powiedziałbym familijna. Można z nią w ciągu godziny spędzić bardzo dobrze czas, bardzo przyjemnie czas. Gra jest dosyć szybka i myślę, że może być takim wstępem do prawdziwych rozgrywek, ewentualnie taką grą kończącą 60 minut. Myślę, że warto pochylić się nad tą grą, warto zagrać. Moja ocena tej gry jest pozytywna, także zachęcam wszystkich, zagrajcie, spróbujcie, czy taka mechanika Wam będzie odpowiadała. No cóż, 21. odsłona podcastu wideo. Marek Wysocki, dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejny.